przyjeżdżam prawie co roku tutaj przyjeżdżałem. Jest tu atmosfera festiwalowa? Filmowa? Filmowałem więcej, wie pan. To jest taki, dla mnie to jest coś takiego jak chłopcy wyrośli z, znaczy mówię, kawali kolega wyrośli przez DKS-u. Ja mam taką formułę na moje oko, to jest jedyny festiwal w Polsce, który rozszerzył tę formułę dyskusyjnego klubu filmowego. Najpierw, no tak, no robili to u siebie, tam Łódzki, potem ten, potem zrobił ogólnopolski, a teraz w ogóle zrobili dyskusyjny klub filmowy Europy Środkowej. Tak. To, dla mnie to jest ważniejsze niż festiwal. Aha, że przyciągamy tu kraje sąsiedzkie. Przyciągamy kraje sąsiedzkie, wszystkim gadamy o tych filmach, oglądamy te filmy. Mm-hmm. Lepsze, raz gorsze. Oczywiście lepiej, żeby były lepsze, ale wszystkim dyskutuje się o tym. Dyskutuje się o tym, przyjeżdżają, chętnie przyjeżdżają tutaj reżyserzy tych filmów. W końcu mówią, tu nie ma ani czerwonych dywanów, ani tutaj żadne fanfary ich nie witają. Mają ochotę tu przyjechać. Widocznie coś takiego tu jest. Tu jest publiczność, która jest ciekawe, jak to było zrobione, dlaczego to było zrobione, po co postawili kamerę, co im chodziło, czy im wyszło, czy są zadowoleni itd., itd. I to ja myślę, że reżyserom też jest potrzebne. Jest potrzebne i publiczności, i reżyserom taki jest echo zwrotny. Nie, no fantastycznie to tu jest po prostu. Pan z panoramuje tutaj. Zobacz, co tu jest. Spokój, woda. Kajaki, sympatyczne, coraz więcej sympatycznych kawiarni, spacery. Można pójść w takie miejsca, które się wydają. Wydawało mi się, że znam Łagów, tymczasem odkrywam nawet jakieś nowe miejsca, zupełnie nieznane. Ludzie sympatyczni. Teraz jest mniej zresztą ludzi, to nawet lepiej, bo takie spokojni. Nie, to jest fantastyczne miejsce po prostu.